Myślałem, że gorzej z Blokiem już nie będzie. I wiecie co? Dostaliśmy teaser Bloka sezon drugi kontra U20 Japan i no... Aż nie wiem co powiedzieć, jestem załamany. Po prostu kurwa załamany. Nie wiem. Mam ogromne nadzieje, że ten teaser jest po prostu zrobiony tak specjalnie, aby nie pokazywać animacji i tak dalej. Natomiast jest inaczej. To ja już nie wiem co myśleć o tym całym sezonie Bloka. Przypomnijmy sobie, dlaczego obecnie Blok wygląda tak źle. Jedna z osób, która pracowała przy drugim odcinku drugiego sezonu Bloka, a konkretnie Martin King, wypowiedział się na ten temat, chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego animacja wygląda tak słabo. Jak się okazuje, z jego wypowiedzi dowiadujemy się, że pracował on tylko nad jednym z 5 odcinków, przy których tworzeniu miał brać udział. Powiedział on również o tym, że dostali oni bardzo niską wypłatę i równie niewielką ilość czasu, jaka była im przydzielona na dopięcie wszystkich animacji. I to nie jest koniec jego wypowiedzi, ponieważ mamy jeszcze kolejną część, która dosyć jasno stawia sprawę i otwiera nam wszystkim oczy. Problemy pojawiły się, gdy produkcja była napięta w ich harmonogramie. Postanowili usunąć wiele zasobów, które były używane do animacji. Wiele moich animacji zostało ograniczonych w wersji finalnej. Zasadniczo wyeliminowali cały ruch, niektóre klatki lub po prostu zrobili je inaczej. Ale wina nie leży po stronie tej, która pojawiła się po mnie, ponieważ prawdopodobnie zrobili wszystko, co mogli w tak krótkim czasie, jaki mieli. Te problemy, podobnie jak w przeszłości w Jujutsu Kaisen lub w zdecydowanej większości anime, są wynikiem komitetu produkcyjnego niektórych anime, który podejmuje się projektów myśląc tylko o pieniądzach, a nie o warunkach pracy pracowników. I z tego powodu nie pracowałem już nad żadnymi odcinkami Bloka. Kiedy skończyłem pracę nad drugim odcinkiem, postanowiłem odejść. I tak jak myślałem, ostateczny wynik okazał się katastrofalny. To sprawiło, że nie jestem dumny z możliwości przesłania tego. To wszystko w połączeniu z najnowszym teaserem do najważniejszego meczu w całym Bloku jasno mówi o tym, iż raczej nie doczekamy się lepszej animacji w wykonaniu obecnego studia, które jest za ten sezon odpowiedzialne. No, po prostu chodzi tutaj o same pieniądze. I jasne, studio 8-bit, które teraz właśnie jest odpowiedzialne za drugi sezon, pracowało tak samo nad pierwszym sezonem, tylko problem jest taki, że teraz to studio ma nowego dyrektora i po prostu się wszystko zmieniło. Więc no, a wiadomo, jak co idzie za dużą popularnością, no, prawdopodobny duży zysk, jaki można wyciągnąć z takiego anime. I myślę, że właśnie taki był tok myślenia tego właśnie studia w momencie, gdy postanowili się za to anime wziąć, za tą właśnie kontynuację. I wiecie, bronienie tego studia słowami, że mieli okrojony budżet, jest trochę bezsensowne, bo przecież to samo studio jest za swój budżet odpowiedzialne, więc przy niskim budżecie po prostu nie powinni się brać za taki projekt. A zwłaszcza, gdy fani mają ogromne oczekiwania co do kontynuacji. Zresztą... ja również takim fanem właśnie jestem, tak? No, ja miałem sporo oczekiwania. A dostałem co? Dostałem wielkie rozczarowanie i depresję, XD. Podsumowując, czy w tym sezonie doczekamy się lepszej jakości animacji? Prawdopodobnie nie. Takie są moje przypuszczenia, no bo jednak jeśli pokazujesz teaser do najważniejszego meczu w całej fabule Bloka, to raczej nie chcesz ukrywać animacji. A właśnie wręcz przeciwnie, pokazywać jakieś ciekawe fragmenty, tak aby zbudować u widza jak największy hype. Tak to powinno wyglądać, ale niestety... tak to nie wygląda i to jest ten problem. Więc no, trochę ciężko jest mi widzieć jakiekolwiek światło w tym tunelu, bo po prostu nie ma żadnych pozytywów, wiecie, nawet nie ma się czego złapać po prostu, żeby myśleć pozytywnie. A nie, czekaj, piłka się kręciła, to już coś. No i to, z mojej strony w tym materiale to już tyle. Dajcie znać, co sami o tym wszystkim myślicie w komentarzach. A my co? Widzimy się w kolejnych materiałach, także do następnego. Bye!